Ostatnio wiele osób zarzuca mi, że ja tylko pozytywnie wypowiadam się na temat każdego artysty w filmach. Tak, to prawda, mnie samego to czasami denerwuje, że tylko wszystkich wychwalam. Ale co poradzić, kiedy ja każdego szanuję oraz nie mam do nikogo urazu. Ale jakbym się nie starał, to nie mogę hejtować raperów za ich twórczość. Po prostu robią rap. I nie ma co liczyć na nic więcej od nich. Co innego, jak pojawiają się sytuacje, które czasami odpierdalają raperzy, z którymi ja się nie zgadzam. Wtedy pojawia się całe pole do pokazania krytyki. Dzisiaj właśnie się tym zajmiemy. Zanim wypierdolę z Polski oczywiście. Jak wszyscy dobrze wiecie, istnieją w polskim rapie pewne osoby, które pozwalają sobie na niegrzeczne wypowiedzi w stosunku do młodych twórców. Ostatnio na tej niezręcznej sytuacji złapano szefa biura ochrony sklepu brzucha. Wielu tym młodym kurwa kutasiarzom, którym się wydaje, że mogą z Minecrafta przeskoczyć tą kurwa. I to jest naturalne, bo kto inny jak nie pastuch może stanąć w obronie truskulowego hip-hopu i otworzyć wszystkim oczy, powiedziawszy ze sceny, że multi to kondom. Wody dobrze zapytał tego kondona, kurwa, który kurwa stary raper ma zamkniętą głowę, kurwa. Przecież ten koleż z Minecrafta to nawet nie ma nic wspólnego z hip-hopem i przyszedł tu tylko przez modę. I wózek zepsuł się, a ja zesrałem się, koniec. To nie ma nic wspólnego, kurwa, z hip-hopem, to są typy, którzy się wpierdalają tutaj przez modę. Cały ich, kurwa, odbiorca to jest odbiorca gier, kurwa. Mało znanym faktem jest to, że w dzieciństwie Pieluch wpadł do kociołka z rapem i od razu poczuł w sobie przeznaczenie, że będzie przekazywał ludziom oczywiste rzeczy pod bit. Wszystko pod kontrolą, wlad za opętana. Czujecie już tą dawkę genialnych przemyśleń twórcy? No przecież nikt wcześniej oprócz niego nie poświęcał swoich wersów blokowiskom, narzekając na polityków oraz władzę. Oczywiste jest to, że podsłuch zainteresował się hip-hopem nie przez to, że ten gatunek muzyczny na początku lat 2000 był popularny wśród nastolatków, a przez to, że jest radowitym raperem z krwi i kości i nie miał innego wyboru do naśladowania tradycji innych pokoleń. W internecie krążą też zdjęcia, które wskazują na to, że to właśnie on jest tym słynnym podróżnikiem w czasie, który się cofnął w czasie, a później wrócił i wynalazł nowy truskul w Polsce. Wygląda mi to raczej na Photoshop, ale jednak nie warto wykluczyć tej teorii. Tak czy inaczej, po tym wszystkim założył swoje biuro nauki pikapu i zaczął chodzić po podwórkach, rekrutując młodych, utalentowanych raperów z prawdziwej ulicy. Ale jak już wyjaśniliśmy wcześniej, aby tworzyć rap, nie wystarczy po prostu zacząć tworzyć rap. Obowiązkowo trzeba najpierw dostać błogosławienia w biurze ochrony mody. Dlatego każdy z pretendentów składa swoje CV i musi wypełnić ankietę, w której znajdują się pytania, czy kandydat przypadkiem nie gra w gry, czy nie zastanawia się nigdy nad tym, aby zostać youtuberem, oraz jaką orientację seksualną posiada. I jeżeli z ostatnim punktem jeszcze da się jakoś przeżyć w ich gangbang-gangu, to z lesplayerem będzie już ciężej. Oldschoolowcom jest ciężko, nie? Aby rekruci nie mieli szansę szukać Pielucha, on zakłada im specjalny kapeluch do przedziału, który nie dość, że od razu sprawdza, czy człowiek nie przypada za modą i pokazuje, ile godzin grał na Steamie, to nawet decyduje, jakiego rodzaju rapsy będzie nawijać. Niestety przez to Żubik teraz musi brzmieć, jakbyśmy za oknem jeli 2005. A w przypadku Szpaka, to kiedy on zakłada kapelucha, to pogrubia mu głos. To właśnie tłumaczy, dlaczego na wywiadach Szpaku brzmi inaczej niż na nagraniach. No bo widać, że nie założył kapelucha, logika, nie? Ale coś, odeszliśmy trochę od tematu. Jedynie co musicie z tego wszystkiego wywnioskować, to że raperem nie można zostać, raperem można tylko się urodzić. Konfucjusz, 479 rok przed naszą erą. A Konfucjusz to był szanowanym nadzielnie ziomkiem. To jakichś bzdur nie mówię. Wiesz o co chodzi, mordo? A ten Kuebo, który grał kiedyś w piłkę, to chuja on w Europie, przyszedł tutaj przecież przez modę. A Kenke pracował na poczcie i kto wie, może on promował swoją muzykę, dołączając do renty babci teksty swoich utworów jak spam. Głównymi jego odbiorcami są adresaci listów i chuj. Został raperem przez modę. A Gambino w ogóle jest aktorem i jego odbiorcy są chuja warte. Otrzymał Grammy tylko przez modę. Oni kurwa tu nie zostaną dłużej. Chodzą plotki, że Pieluch prowadzi kursy raperów Szkoła Życia na Blokach, w których między innymi można podszkolić słowiański przykód, jak spuścić w pierdol traperowi oraz jak podzielić jedną butelkę piwa na trzech. Nie to, żeby on się w tym dobrze orientował,
Jego silniejszą stroną jest raczej prowadzenie dyskusji. Posiada najwyższy poziom w argumentacji i może zgasić każdego jednym zdaniem. Kurwa, gościu, zamknij pizdę. Niektórzy mogą pomyśleć, że Pieluch ma ból dupy przez to, że niektórzy youtuberzy odnoszą sukces w rapie. Ale ciekawostką jest to, że nie chodzi tutaj tak naprawdę o żadną konkurencję. Sprawa tkwi w tym, że kiedy parę lat temu Pastuch wracał ze studia na dzielnię, do niego podbiegł jakiś koleś z kamerą i zapytał się, ile pan zarabia. Ale Pieluch to nie jest głupkiem i od razu zdemaskował kolejnego youtubera. Właśnie od tamtego momentu nie lubi youtuberów. Chociaż za każdym razem wtarga na ich terytorium udostępniając swój nowy klip. I w ogóle, na co on sobie myśli? Przecież to nie ma nic wspólnego z YouTube'em. Przyszedł tutaj puszczać swoje piosenki przez modę. Tylko przez to, że YouTube jest teraz popularny. Cały jego odbiorca to odbiorca YouTube'a. Jest to jedyny, autentyczny mój kanał na YouTubie. Będziemy tutaj wrzucać filmiki. Cóż, na tym już zakończymy. Jeżeli taki content wam się podoba, to jak to na YouTuberów przestało mówić, zostawcie lajka. Так, можете найперв написать, что выпердалась польский, а уж позже заставить лайка. В такий способ зрозумим, что такий контент кому еще подоба и варто континовать. Зазначим еще раз, что так направда все, что еще деет, то мне еще подоба. Музыка полуха споко, музыка мультяга споко. Отвирайте говы, любите правдивый хип-хоп, ебать ютуберов и до забачения уж вкрутце в колейном отинку.